Aparatura podaje mi, że jesteś na miejscu. Widzisz gdzieś naszą złobę? Nie. Na razie pusto. U ciebie coś wyskakuje? Niestety nie. Dobra, płynę dalej z prądem. Przyjąłem. W kontakcie. Tak jest. Hej, siemaneczko ludziska, ja jestem Mikrus i witam Hej, was w trzeciej... została ci 1/4 butli. Chcesz się w trzeciej misji Uncharted 4. Jeśli zaraz ostatnim... tego nie znajdziesz, wbijamy się. Znajdę. W porządku. Mam wypływać, czy mam nie wypływać? Na razie sobie tutaj może popływam trochę jeszcze, co? Tak, w ostatniej misji zginął nasz brat w tym więzieniu panamskim. Aczkolwiek coś czuję, że on tam jednak nie zginął. Znaczy to tak było zrobione, żebyśmy myśleli, że zginął, ale wydaje mi się, że raczej nie za bardzo. Że tu będzie jakiś powrót, comeback naszego brata. Dobra, nie wiem czego mam tu szukać w ogóle. Ale generalnie bardzo ładnie to wygląda. Aż mi przypomniało się o Subnautice, którą może po skończeniu tej serii zakupię i będzie kolejną serią, zobaczymy. No nie będziemy teraz tu gadać o kolejnych seriach. Okej, wygląda to całkiem ładnie. Naprawdę. O, coś tutaj leży. Ej, chyba coś mam. Co to? Nie bardzo, kolor się zgadza. Może trafiło w skały, zanim spadło tutaj. Co tam mam roczesz? Sorry, to chyba fragment naszego wraku. Muszę być blisko. O, tu jakiś prąd jest. Oj, drażnisz. No, tu chyba też coś było. Czy mi się wydawało? Wydawało mi się, że tutaj też... Tu jest. Okej. Dobra, jak to wygląda? Pobijana, ale cała. Okej, jest tu naczepa. Kontener, tak naprawdę. Maszuj ten przycisk. Dobra. Bang. Jest. Otwarty. Co tam mamy w środku? Jestem w środku. Większość ładunku jest na miejscu. Rybka lubi pływać. Tu jest jakaś dziura pod spodem do... Okej. Okay. Czego my szukamy? Policzmy 1, 2, 3... Okej, wychodzi mi, że brakuje 2 skrzyń. Poszukam ich. Czekaj, a może najpierw wypłyniesz i zmienisz butlę? Skrzynia musi być niedaleko, dam radę. Jedna jest już tu. A, znalazłem jedną. Ach, cholera. Skrzynia jest zakleszczona pod przyczepą. Wiesz co? Najpierw zabezpiecz tę drugą skrzynię, a potem podniesiemy ci przyczepę. To dlatego zarabiasz więcej ode mnie. Tak. Ja. Dobra, tu już nam jednak znacznik zdradził, gdzie jest skrzynia. Nie było jej widać za bardzo, ale... Mamy jedną, jeszcze druga. Przenieś ją do przyczepy. Już dopływamy. W porządku, do miłego. A, do przyczepy mam ją przenieść, okej? Okay. Ile to waży. Pamiętaj, jedyne co chcemy wydostać z tej rzeki, to przyczepa. To jest rzeka? Myślałem, że nurkują w jakimś oceanie. Dobra, myślę, że... A nie, jednak tutaj ją mogę wstawić, dobra. Chciałem ją opuścić tam na podłodze, ale... Pierwsza skrzynia zabezpieczona. Dobry timing. Jesteśmy nad tobą, spuszczamy suwnicę. Timing mamy zarobisty. Zawsze przeładowuję, kiedy przeciwnik wychodzi za rogu. Dobra, jest na miejscu. Podepnij przyczepę, podniesiemy ci ją trochę. Okej, mam linę. Zrobię pewnie. Dobra. W jednej z osi. Powinno trzymać. Wokół jednej z osi? Okej. Okay. No okej, okay. Gierka jest spoko, naprawdę mi się coraz bardziej... Oko na poziom powietrza.
powietrza. Podoba. Poziom powietrza. Nigdzie nie widzę wskaźnika od tego poziomu powietrza. Także myślę, że to nie jest moje zmartwienie. Jest drogi. Okej, przyczepa podpięta, wciągajcie. W porządku. Tylko odpłyń stamtąd trochę. Dobra, odsuwamy się. No to w górę. Ciekawe, czym oni to wyciągają. Helikopterem? A i teraz... Zobaczymy. Dobra, mam drugą skrzynię. Ustawię ją przy pozostałych. Okej. Stawiamy ostatnią, jak puzzle. Ostatni klocek. Co tam jest za logo na tym? No, jeszcze zabezpieczmy klaunę, okej. Dobra, spływamy stąd. No to mamy cały ładunek. No i zostało mi tlenu na 5 minut. Jezu, to może powinieneś tam jeszcze zostać i poszukać jakichś innych skarbów. Na dzisiaj starczy. Chcesz podwózkę? A chętnie. Daj znać, okay, jak będziesz na suwnicy. Myślałem, że muszę sam wypłynąć na suwnicę, okej. Okay. Dobra, jestem. Wyciągnijcie mnie stąd. Jasne. Robi się. Patrz na to, cacko. Jak się czujesz? O, znacznie lepiej niż w tej rzece. Aha, okej. Jednak rzeka. Dobra. Idziemy do ciebie. Czekaj. Czekam. Nie no, gierka wygląda naprawdę konkret, moi drodzy. Nie wiem, jak to wygląda na PC-cie, ale na Playce wygląda naprawdę bardzo dobrze, jak sami zresztą widzicie. Dobra, ściągamy płetwę. Zobaczymy, co w tym kontenerze było, co tu za skrzynie były. Co tu za cenny ładunek. Ja też się cieszę. Zrzuć mi butlę. Robi się... Taka butla za mało nie waży. Wow, lekka ta butla. No wiesz, żebyś miał mniej dźwigania. Okej. Strasznie poszarpany ten kontener. Trzeba przyznać, że nie guzdrasz się tak bardzo jak inni. Ja tam na dole! Komplement, zbiłeś mnie z tropu. Wiesz, co zbija z tropu? Twój zapach. Bo ja wiem, mi tam pasuje. Pachnie trochę twoją matką. Pociski grube idą. Pociski okrutne tu idą. Dobra, idziemy do tego gościa do góry tutaj. Coś czuję, że z nim trzeba będzie pogadać. Tak jest. Czekajcie, bo coś tutaj jest. Jakaś znajdźka. Możemy sobie zbadać. O, proszę bardzo. Możemy sobie zbadać te ostatnie rzeczy. Dobra, mnie te znajdźki za bardzo nie interesują, także nie będziemy się na tym skupiać. A jak myślisz? To wszystko? Co do skrzyneczki. Przy tobie wypadamy blado. Nie blado, tylko błyszczące, chłopaki. Administracja ciągle tkwi w średniowieczu, co? Policaje? Hej, ile to jeszcze potrwa? Dopiero wyjęliśmy sprzęt z wody. Dajcie nam jeszcze godzinę. Pośpieszcie się tam! Czekamy przez was z dostawą! Robi się! Okej, okay. Tu jakieś opóźnienia przed nas są. Dobra, pogadajmy tu z kolejnym gościem. Mój bohater! Chodź, pokaż co wyłowiłeś. Kurwa, dopiero co tam byłem. Tym razem dasz komuś innemu się wykazać.
Może byś odpoczął? Nie, nie, dzięki. Wolę nurkować niż siedzieć za biurkiem. Okej. Okay. Tak czy owak, na następną fuchę trochę sobie poczekamy. Co ty mówisz, a co z czwartkiem? Mm-mm. No nie, no proszę cię. Przebili naszą ofertę. Chyba sobie żartujesz. Konkurencja nie śpi. Dobra, otwieraj tu, panie. Co my tu mamy? Poczynisz honory? Oczywiście, dawaj tego łoma. Tak, jasne. Dzięki. Wow. Patrz na to. Miedziane skarby. Zdziwiłbyś się, ile to coś jest warte. Klient nieźle zapłaci za to zlecenie. No lepiej byłoby to przetopić na miedziaki? Chodź, idziemy to opić. Stawiam pierwsze. Picie razem z wami? O nie, 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 nie ma mowy. Życie mi miłe. Jeśli nie masz nic przeciwko, uzupełnię dokumentację i pojadę do domu. Innym razem, co? No dobra, jak tam chcesz. Ej, dobra robota. Dzięki. Niezłe z niego chlapusa muszą być, skoro zrezygnowaliśmy. Mieć. Myślałem, że tam będą jakieś artefakty, a dupa, mieć wyłowiliśmy z rzeki. No, czego by już się tu spodziewać w centrum miasta? W kontenerze. Ej, Nate, czekaj no. Ej, co tu robisz? Mam dla ciebie prezent. Prezent? A co to? Nowe informacje o tym wraku, wiesz, u wybrzeży Malezji. O nie. Statek jest cały. A? Można zgarnąć ładunek. Faktycznie uparta z siebie bestia. I? Przyszła kasa na sprzęt, wszystko jest gotowe. Z wyjątkiem mojego asa. Jedynego, któremu powierzę tę robotę, ale on ma cykora. Od początku byłem na nie. A czy ten twój człowiek załatwił pozwolenia? Nie, no nie ma szans. Nie załatwił ich, bo nikomu ich nie wydadzą. Ale Nate, to nawet lepiej, zrozum. Jak nie ma pozwoleń, to nie ma konkurencji. Ten statek już jest nasz. Nie masz pozwolenia, nie jedziemy. Nate, zarobisz na emeryturę. Swoją i moją. Stary, nie wiem jak ty, ale ja nie chcę robić za złomiarza przez całe swoje życie. A ty? Wolę to niż odsiadkę. Słuchaj, ja odpadam. Co i tobie radzę? Okej, weź to ze sobą. Proszę cię, nie dobra? Zamierzam zmieniać zdania. Prześpisz się z tym jeszcze, prawda? Pozdrów Karle i dzieciaki, okej? Tak. Bez ciśnienia, Nate. Ale przemyśl to. Postarałeś się z tym, Jameson, jakby nie patrzył. Obszar poszukiwań zawężony. No, to by było znalezisko. Okej. Gościu się tutaj napalił na jakiś statek w wybrzeżu Malezji. Dosyć ostro tutaj to rozplanował. Oczywiście nie mamy na to pozwolenia, jak sami zresztą przed chwilą słyszeliście. Nie, nie ma. Ale widzę, że Nathan nie może przegryźć tego. Nie może tego przegryźć. Coś czuję, że zaraz tam popłyniemy. No okej, to była misja trzecia, ale coś bardzo krótka była ta misja. Ha. I co tu teraz zrobić, moi drodzy? Dobra, ale idziemy dalej. Najwyżej odcinek będzie dłuższy. Parę lat temu poznałem twojego tatę. To jedno z moich dziwniejszych znalezisk. Okej, okay, możemy sobie popatrzeć tutaj na jego wcześniejsze znaleziska. Hiszpański dublon z niemieckiego łowca w samym sercu dżungli. Kto by się spodziewał? Sir Francis Drake dostał kulkę za Saliego. Piękni młodzi. No okej. Okay. Nie wiem, czy chcę to wszystko tutaj sprawdzać. Chociaż może muszę. Szambala.
Tęsknię za tobą. No okej. Okay. Trochę tych znajdzie, kto jest w mojej drodze. Tego zabijało. O, tu mamy ten krzyż. Właśnie z tej misji w Meksyku. Nie. A, wielkie dzięki, święty Dyzmon. Bang, bang, można sobie pomachać. Hello, door. Coś jeszcze tu mamy? Tu mamy coś? Pistolet jakiś? Tak. Na wodę. Oho. Trafiony. Bek, trafiony. O, tu jest jeszcze. Trafiłem go. What the fuck? Nie daj się zaskoczyć, Nate. Trzeba zmienić pozycję, bang, trafiony. Kogo jeszcze znowu mam tego trafić? Dobra, koniec tej zabawy. Mam cię. Pełna profeska. Masz nauczkę. Wracam do gry. O, tam jest jeszcze. Bywaj. Tak to się robi. No i po wszystkim. I wpadła trofka. Dobra. Tak, już idę. No, coś tutaj. Aha, dobra, to jest zajście prawdopodobnie. Na strychu mieszkamy. Czy jest coś jeszcze, co mógłbym tutaj zobaczyć? Chyba nie, dobra. Koniec zabawy. Dobra, złazimy. Pistolet zostawiamy. Koniec zabawy. Okej. Trochę sobie poprzechadzaliśmy się po domu. Z tym teraz pracujesz. Pod na okładkę. Czyta, a możemy przeczytać, zobaczmy co tam. Przewodnik. Okay. Nie zwróciłem w sumie uwagi. Mac stoi. Aparaciki. Wow, o. Przydałyby się kolejne wakacje. Fajnie, możemy sobie przejrzeć zdjęcia. Dosyć ciekawo. Dobra, to już więc nie mam. Tylko trzy foty na cały aparat, ok. Co tu mamy w łazience? Jest odbicie w lustrze. Boże, pamiętam jak kiedyś w grach nie było czegoś takiego jak odbicie w lustrze. Lekki bałagan tutaj. Ktoś tu za mało sprzątał. Tutaj jest jeszcze większy bałagan. Dobra, tam mam coś. Można przeglądać? Wow. Czyli hajtnęliśmy się. GPS-a sobie założyliśmy na palec. Nawet go widać. No to faktycznie ładnie wyszło. Tamtą stronę? Dobra, jeszcze z tym. No nie mogę wyjść, muszę przejść. Dobra, mogę jednak wyjść. Sąsiad z psem szedł. Z psem. Dobra. W garderobie oczywiście tylko jej ciuchy. Jakby nie patrzeć, może jakieś moje też są. Kolejna łazienka.
No okej, okay. Można się zważyć? Nie za bardzo, nie można niżej już spojrzeć. Dobra, jedziemy na dół. Zobaczyć tą naszą żonkę. Trochę tutaj tych zdjęć jest na tych ścianach. Kurwa, masz kolejna łazienka. Ile można mieć łazienek w domu? Okej. Okay. Siedzi sobie. Sprawdzałem coś. Coś tam sobie bazgrze. Mówię serio. Przyniesiesz coś do jedzenia? Zaraz skończę. O, kobieto, to ty powinnaś mi przynieść do jedzenia. Nie no, oczywiście żartuję. Zobaczmy, czy coś jeszcze możemy tutaj zerknąć sobie. Nie możemy wyjść na ogród. Tutaj żarło. To dobra, robimy MTV Clips, co w lodówce ma Nathan Drake. Browara ma, dawaj browara. Soda czy browar? Nie wiem, browara. No to, żebym się napił tego browca? Tylko go otworzyłem, żeby się wygazował. Okej. Okay. Tak. No. Wiesz, jest pewnie przydługi i ma literówki, ale od czego jest korektor, no nie? Zgłodniałam. To nieźle. Mhm. Co? Co u ciebie? Proszę? No nie zrozumiałem. A, tak. Przepraszam. Jak minął dzień? No, było w porządku. Mm-hmm. Kolejny piękny dzień w raju. Mm-hmm. Dzisiaj wyłowiłem trochę śmieci z rzeki, wyobraź sobie. Chociaż sobie popływałeś. Trafiłeś na coś ciekawego? No to. Kilka perełek, na przykład ciężarówkę sprzed ponad 100 lat. Dasz wiarę? Przez rdzenny lud zwaną pick-upem. Weź przestań. Jest jakieś w sumie same nudy. A jak tam artykuł? Więc na początku miał być to lekki tekst na temat turystyki w Bangkoku, ale naczelny chyba się skrzywi na moje ujęcie tematu, bo wiesz, moi rozmówcy, jak jeden mąż narzekani na brudne powietrze, które uderza cię w płuca od razu, jak wysiądziesz z samolotu. Chyba odpłynęliśmy z deczka. A! Co? Gdzie jesteś? No, tu jestem. Ktoś mnie dźga widelcem. Czyżby? Co? No co, mów dalej. To jest bardzo ciekawe. To o czym jest ten mój artykuł? Co? Że ten? Mhm. O ludziach z Bangkoku. O ludziach tych, no z Bangkoku. I o smogu, który im wszystkim... Oczywiście, że cię słuchałem. I nie da się oddychać. Wow. Dobra, przepraszam. Nie, no prawie ci się udało, byłem naprawdę. Byłem przecież blisko, prawda? W sąsiednim stanie, ale tak, bardzo blisko. Jameson namawiał cię na fuchę w Malezji. Daj spokój, Jameson zawsze mnie na nią namawia. Słuchaj, Nate, uważam, że powinieneś się wziąć. Kiedy ja nie chcę. Serio, on przecież nawet nie ma pozwoleń. Dawno ustaliliśmy, że nie wchodzimy w takie interesy. Dobrze, ale... Bo nie warto. Słuchaj, nie ryzykujesz aż tak dużo. Wiesz, jeśli chodzi o pozwolenie, Nie chcę. Zadzwoń do Sullivana. Nie widzieliście Elena, się od 2 lat. Czy możemy zmienić temat? Po prostu nie chcę, żebyś odmawiał przez wzgląd na mnie. Odmawiam przez wzgląd na mnie, okej? Doceniam twój gest, chodzi o to... No, to może ja jednak pójdę sobie pozmywać się. Siedź, ja pójdę. No zostań. Zmywałeś wczoraj. Nie, ty gotujesz, ja zmywam, okej? Okay? Daj mi chociaż jakoś zasłużyć na to, czy coś, albo... Wygrać obiad?
Chcesz wygrać obiad? Tak, tak. Na tej maszynce do grania założę się, że pobiję twój rekord. Zaraz, zaraz. Chcesz coś wygrać na mojej maszynce do grania? Strach cię obleciał. Nawet nie wiesz, jak to się nazywa. Ale ja nie muszę wiedzieć, jak się nazywa. Widziałem, jak grasz. Trzeba biegać i skakać. A ja mam wrodzony talent. To jak będzie, kurczaku? Zakład? Okej. Okay. Jak chcesz. Dobra, kowboju. Okej, okay, zaczyna się robić ciekawie. Nareszcie. O Boże, czy to jest playka jedynka? Uczę się jak cholera. Maszynka do grania. Się wczytać. Wczytać? Tak. No strasznie długo to trwa. Cierpliwość. Tak było, no tak było niestety. Okej, jedziemy? W Crash'a będziemy grać. No zarobiście po prostu. Crash Bandicoot. Jakiś problem? Nie, nie, tylko jak się to włącza, co? Może wciśnij start. No przecież jasne. Wiem, już mam. Okej, okay. Musisz biec w kierunku kamery. Biec do kamery, rozumiem. Wow, duży krzyż. Kółko to atak z obrotu. Skacze się krzyżykiem. Dobra, który to krzyżyk? Ten pod prawym kciukiem. Okej, okay, uciekaj przed głazem. Czemu ten kamień mnie goni? Po prostu uciekaj. Nic mi nie zrobił. Boże, ile ja się dograłem kiedyś w tą grę. No nie. Ja pierdziu, nie doskoczyłem. Wiem, jak mogę stąd wyjść? Nie żyjesz. To nierealistyczne. Ja bym wyszedł. Nawet się wspinać. To się naprawdę czasami przyda. Mówi ataku z obrotu. Ale czym? Kółkiem z obrotu. Dajesz się, proszę bardzo. O tak, świetnie. Oh yeah. Oh fuck. Okej. Okay. Okej, okay, dlaczego ja tego nie przeskoczyłem? To jest pytanie odpowiednie. Ostatnie życie, wow. Muszę to przejść. Udało się, wow, checkpoint. Bang. Wow. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że nie doskoczę. Bang. Crash to była gierka, ojej, ciurało się to ostro. I udało się. Słabizna mi poszła. Nie pobiłem jej rekordu. To już koniec? Sam się prosiłeś. Ale generalnie zajebiście to zrobili, nie, że taki powrót do Crash'a. Podbijam stawkę. Jak znowu przegrasz, umyjesz mój serio? Samochód. Serio? Taka jesteś teraz cwana, jest tak? Taki specjalny, niski poziom trudności. Może ci włączę? I ja tak oj, robię. Oj, doigrasz się. Doigrasz. A co mi zrobisz? Ostrzegam cię. Co mi zrobisz? Nie w grze, tylko tutaj. Nie, no co nie żartuję. No pokaż, no co, i co, co? No i co teraz? Co teraz, ha? Jesteś szczęśliwy? Tak, oczywiście. A ty? Serio? Chodź tu. Dobra, mamy emotions. I papierkowa robota.
powrót do szarej rzeczywistości. Nieczynne! Coś czuję, że to będzie ktoś z pozwoleniami na Malezję. Takie mam przeczucie. Zobaczymy. No dobra, już idę. Dopak. Tak, o co chodzi? Szukam mojego braciszka. Twojego wzrostu, szczuplejszy i nie zaczął jeszcze siwieć. Grubo. Dobrze ci widzieć. Wiem, że będzie powrót. To nawet dosyć szybko. Sam. Dobra, spokojnie, wyluzuj. Jak? Myślałem, że nie żyjesz. Tak, dostałem tutaj. Jezu. Nieźle go podziurawili. Lekarze. Poskładali mnie i znowu wsadzili do celi. No ale... No wiesz, dzwoniłem, sprawdzałem wszędzie. Wszystko, co znalazłem, wskazywało na to, że nie żyjesz. Nathan, zabiliśmy strażnika. Miałem gnić w tej celi do końca życia i mało brakowało. Sam... Gdybym wiedział, to przysięgam, że ja na pewno bym... Wróciłbyś. Wiem, Nathan, wiem. Najważniejsze, że się wydostałem. Ej, wszystko dobrze? Muszę wyjść. Bracie, chyba mi tu nie zemdlejesz, no, co? Nie wiem. Mam w głowie mętlik, wiesz? Ale jak? Jak wyszedłeś? Kiedy wyszedłeś? I jak mnie tutaj w ogóle znalazłeś? No już, powoli. Tak? Usiądźmy. No powiedz coś o sobie. O mnie? No. Ale co? Wiesz, powęszyłem tu i tam. Sporo się dowiedziałem. To wariackie historie. Słyszałem, oberwałeś. I co, w jakiejś akcji z wykolejonym pociągiem w Himalajach? Tak, no wiesz... Tak jakoś wyszło. No gadaj, co przegapiłem? Jezus, sam od czego zacząć? Myślę, że wiesz. Trochę tego jest. Dobra. Pamiętasz teorię, że Francis Drake upozorował swoją śmierć? Tak, ale... Dobra, to prawda. Znalazłem trumnę. Na wybrzeżu Panamy? Tak. Dobra, i teraz słuchaj. Otwieram ją, tak? A ciała nie ma. Ale na dnie jest jego dziennik. Jaja sobie robisz? No to ja poradzę. Kolejne zaginione miasto w gruzach, a myśmy przeżyli. Ledwo. Niewiarygodne. Trochę się tu naopowiadali, chłopacy. Naprawdę. Ale ciebie nie było. No, rzeczywiście ciężko w to uwierzyć. Ale czekaj, chcesz mi powiedzieć, że tak po prostu natknąłeś się na kolejny zagubiony skarb, a mimo to zostałeś na koniec kompletnie bez niczego. Widać chyba już taki mój los. Ale wiesz, tu i tam parę świecidełek zgarnąłem. Spłaciłem samochód, dom, pierścionek zaręczynowy. Pierścionek zaręczynowy, mam żonę. Dasz wiarę, Elena, ta, o której ci opowiadałem, to moja żona. Musisz ją poznać. Dzisiaj obiad. U mnie koniecznie, a jak przyjdziesz, to wszystko jej o tobie opowiem. Cholera, tylko co jej opowiem? Nathan, mam poważne kłopoty. I się zaczyna. Jakie znów kłopoty? Nazwisko Alcazar, coś ci mówi? Tak, to jest ten od dragów. Rzeźnik z Panamy, tak? No co? Zabawna historia, ale... Siedziałem z nim rok w celi. Tak, wyszedłem z więzienia. Nie czytasz dzisiaj?
Samuelu, podejdź. Posłuchaj. Strażnicy śpiewają. A, no pewnie się upili. Możliwe. Są zadowoleni. Zadowoleni ze swojego nędznego życia. Żałosnej pracy. No wiesz, w domach mają swoje żony. A my co? Bez urazy. My mamy ambicje. Wiem. A jak już stąd wyjdziemy, ta ambicja pozwoli nam osiągnąć rzeczy, o których nawet nie śnią. Wiesz co? Podziwiam ten twój optymizm. Co zrobisz, kiedy stąd wyjdziesz? O ile stąd wyjdę? Chyba się domyślasz. Domyślam. Ale chcę to usłyszeć. Odnajdę największy piracki skarb wszechczasów. Założę się, że już żygasz tą historią. Skądże? Opowieść o Henrym Averym i 400 milionach w klejnotach i złocie stała się dla mnie słodką kołysanką. Myślisz, że znajdziesz ten skarb? Jak będzie szansa? Oczywiście. Ambicja. Jak szedł ten cytat? Jestem człowiekiem fortuny, co swą fortunę odnajdzie. Bardzo mądre słowa. Hej, a to co? To twoja życiowa szansa. Senior Alcazar, ma Allegro Veru. Czekamy taki. O, Casemos Conan. Samuelu, chcesz odnaleźć swój skarb? Tak. Vamonos. Vamonos, idziemy z koksem. Jasna cholera. Dobra, moi drodzy. Tutaj kończy się kolejny odcinek, moi drodzy, skończyła się kolejna misja, jesteśmy już na misji piątej, także w tym odcinku polecicie z dwoma. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia wszystkim. Cześć!